Siemanko, witam na moim kanale dzisiaj. Szybki poradnik, jaki monitor do konsoli PlayStation 5 czy też Series X Xboxa. Przy okazji taki krótki test Della 34 cale w formacie 21:9. Jest to oczywiście ultra wide. Czy warto brać taki monitor do konsoli, czy też nie? Zapraszam. Jak widzicie, mamy menu konsoli PlayStation 5. Już na pierwszy rzut oka możecie zauważyć, ikonki nie są równe co do wysokości i szerokości, więc te kwadraciki są już lekko porozciągane. W opcjach takich typowo z napisami może tego nie będzie tak widać. Tutaj w rozdzielczości i ustawieniach, jeśli te monitory nie mają przynajmniej 1440p, no to takich nie kupujcie. 1440p to jest 2K, 2160p to jest 4K. Jeśli macie standardowe, tak jak tutaj HDMI 2.0, no to nie włączycie sobie takich dodatków jak VRR, LLM, co tam jeszcze, no przy wysokim współczynniku klatek na sekundę, HDR i tak dalej, myślę, że tam jest to wtedy obniżone chyba do 60 klatek na sekundę podczas gry, więc fajnie by było, gdyby monitor miał HDMI 2.1, ale są one bardzo drogie w porównaniu z takimi jak ten Dell standardowymi, więc myślę, że to można spokojnie obejść i pogodzić się z tym, co do takich graczy jak my, casualowych. HDR oczywiście jest i fajnie, jeśli jest to HDR 400, o czym też przeczytacie sobie w specyfikacjach technicznych monitora. Musi być również minimum 120 Hz. Zazwyczaj są 144 chyba i 165 w tych takich gamingowych, więc po prostu sugerujcie się, żeby miały powyżej 120 Hz. Z menu to tutaj na tyle. Co do gier, jak to wszystko wygląda? Jeśli macie jakieś FPS-y, strzelaniny, jak ja mam tutaj na przykład Apexa, którego często gram, czy to jest Call of Duty nowy, czy Warzone, czy takie właśnie gry, gdzie steruje się postacią, jak Resident Evil, Mafia, tym podobne, no tam niestety bardzo rzuca się w oczy rozciągnięty obraz. Wasze postaci wyglądają po prostu grubo, śmiesznie. Już boję się pomyśleć, jak wygląda taka FIFA, gdzie na boisku będzie 22 grubasów piłkarzy z nadwagą, więc będzie wyglądało to po prostu śmiesznie. Przy takich zwykłych jakichś ścigałkach, wyścigowych grach może nie będzie to aż tak kłuło w oczy, ale pozostałe gry po prostu wyglądają śmiesznie. Nie wiem, czy będzie to widać od razu na samym menu, jak wejdziemy sobie tutaj w grę, w Apexa. Nie chcę odpalać tutaj samych gier, żeby wam pokazywać wszystko, bo szkoda na to czasu. Ale już na samym menu widać, porównajcie sobie to z waszymi obrazami na telewizorze czy normalnym formacie monitora. Zobaczcie sobie, jaka ta postać jest niska i gruba. Podczas gry wygląda to jeszcze gorzej, bo wszystko jest po prostu porozciągane na boki i ja przez prawie 2 tygodnie po prostu nie potrafię się do tego przyzwyczaić. Wygląda to tak, jakbym grał na jakieś PlayStation 4 czy 3, a nie na nowej generacji. Wygląda po prostu to śmiesznie, więc ja osobiście odradzam 21:9 Ultra Wide, jakiekolwiek monitory do konsoli, jestem na nie. Dopóki konsole nie będą miały takiej rozdzielczości jak PC przystosowanej do Ultra Wide, to po prostu nie ma najmniejszego sensu. Lepiej kupić standardowy monitor, na przykład idealny byłby 32 cale, co również zaprezentuję wam w następnym filmiku, pokażę gigabajta. I tam wygląda to już po prostu wszystko normalnie, a nie śmiesznie i grubo jak w 21:9. Pokażę wam też takie dane techniczne, może szybko i przełączę na PC. Z tyłu tu jest taki joystick.
przełączamy sobie na PC. Jak to wygląda na PC przy okazji, żebyście widzieli. Na PC wygląda to fajnie i niefajnie, zależy dla kogo. Zobaczcie, jakie wszystko jest tutaj wielkie. Pasek zakładek już jest tak szeroki, że będziecie po prostu szukać oczami, gdzie co jest. Większość ekranu jest niewykorzystana, ponieważ strony będą wyśrodkowane. Jeśli włączycie sobie jakikolwiek filmik na YouTubie, to będzie on również za mały na taki ekran, bo 21:9 rzadko kiedy bywa. I wszystko jest w takim standardzie, jak widzicie. I pasy po bokach będą nieustannie, więc dla filmów również nie jest to idealny format monitora. Chyba że zrobicie sobie tak, żeby po prostu dzielić ekran na dwie części, więc prace biurowe dla grafików czy dla takich graczy typowo na PC, takich gamerów, to będzie ok, bo tam rozdzielczości są przystosowane i będzie wszystko wyglądało ok podczas gry, no ale już na samym przeglądanie filmów i tak jak pokazywałem, wygląda to średnio. I z takich danych statystycznych, na co musicie zwrócić uwagę przy wyboru monitora do konsoli. Tańsze monitory mają zazwyczaj jasność 250, tutaj już jest 400. Sugerujcie się tym, żeby miały najlepiej powyżej 350. Co do panelu, typ panelu, jest VA, jest IPS i jest TL. Polecam VA, tak jak tutaj, ma on lepszy kontrast, fajniejsze kolory, wszystko jest po prostu bardziej żywe i myślę, że do konsoli jest idealny właśnie VA. Co do współczynnika tego i tak dalej, formatu mówiłem, omijajcie 21:9, po prostu nie. Wielkość i matrycy i przekątnej, myślę, że od 27 cali wzwyż jest spoko, moim zdaniem idealny jest 32 cale. Poziomy, kąty widzenia, myślę, że od 160 wzwyż są też całkiem spoko i tak siedzicie z przodu przed monitorem, nie będzie miało to większego znaczenia. Milisekundy, reakcja monitora, myślę, że czy to jest 1, czy 2, czy nawet 4, to myślę, że i tak dla takich graczy jak my, którzy nie są jakimiś tam zawodowcami, to nie będzie też miało większego znaczenia, tym się też nie sugerujcie. Pamiętajcie, żeby było minimum 120 Hz i myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jeśli o czymś zapomnę, to na pewno tam w komentarzu. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli się nie podobał, zostawcie łapkę w dół. Jakie macie Wy spostrzeżenia na ten temat? Czy może macie taki monitor? I jak Wy to po prostu widzicie, dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze odczucia. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za subskrypcję. Widzimy się w następnym odcinku i w następnym teście monitora. Będzie to 32 cale gigabyte. Do następnego filmiku. Cześć.